Witam serdecznie. Jesteśmy w Zagórzu na tak zwanej skałce. Jest ze mną sołtys tej miejscowości Łukasz Bieniek. Jak widać, stąd rozpościera się wspaniała panorama na Zagórze, ale nie tylko. Łukaszu, powiedz mi, bo to jest miejsce, które kiedyś tętniło życiem. Tak jest, oczywiście, zgadza się. No, znajdujemy się w zasadzie chyba w najpiękniejszym miejscu, jeśli chodzi o Zagórze. Z racji tego, że no, ukształtowanie terenu i miejsce dawnego wydobycia skały wapiennej w Zagórzu no, umożliwia nam to, że możemy sobie podziwiać nie tylko naszą piękną wieś, ale i okoliczne wioski. No i mamy też wspaniały widok na Beskidy. Przy dobrej pogodzie są widoczne też nawet Tatry. Jest to miejsce, w którym, tak jak mówiłeś wcześniej, no oczywiście kiedyś odbywały się całkiem fajne imprezki. Miejsce tętniło życiem, natomiast w ostatnich latach troszeczkę zostało no, zapuszczone, zaniedbane. No i plany nasze są takie, jeśli chodzi o to miejsce właśnie razem z Radą Sołecką i tutaj z lokalnymi organizacjami chcielibyśmy to miejsce z powrotem przywrócić do stanu używalności, żeby każdy mógł się tutaj dobrze czuć, żeby było czysto, schludnie, no i żeby każdy mógł się dobrze tutaj bawić, także, razem ze swoją rodziną czy ze swoimi znajomymi. Także zapraszamy do Zagórza, gdzie widoki rzeczywiście zapierają dech w piersiach. Tak jest. Pozdrawiam wszystkich.